Launchery stały się niezawodnym sposobem na kastomizację naszych urządzeń. W dzisiejszym rankingu prezentuję Wam 5 moich ulubionych launcherów. Oczywiście ranking jest subiektywny i macie prawo się z nim nie zgadzać, ale falę swoich irytacji zawsze możecie przelać w komentarzach. Jeśli chcecie kupić jakiegoś smartfona, a brakuje Wam pieniędzy, zachęcam do zapoznania się z ofertą moich partnerów Freezy.pl. Żeby się zarejestrować, wystarczy mieć konto na Facebooku. Link do serwisu znajdziecie w opisie. iLauncher jest świetną propozycją dla wszystkich osób, które chciałyby przeistoczyć swojego Androida w iOS-a. Aplikacja kosztuje $3, ale jest najlepszą imitacją ekosystemu Apple'a. Launcher nie ogranicza się wyłącznie do zmiany wyglądu ikonek czy tapety, ale też sukcesywnie naśladuje wszystkie animacje iOS-a. Nie mogło rzecz jasna zabraknąć wyszukiwarki, którą wywołujemy tak samo jak na iPhone'ach. Launcher pozwala również na zmianę ikonek aplikacji, siatki ekranu głównego czy ukrycie niepotrzebnych aplikacji. Google Now Launcher powstał, aby użytkownicy nakładek systemowych również mogli zakosztować czystego Androida. I w zasadzie Launcher dalej spełnia swoją funkcję, z tym, że nie oferuje funkcji z najnowszych smartfonów Google'a. Największą jego zaletą jest integracja z Google Now. Panel ten wywołujemy identycznie jak w Nexusach czy Pixelach. Jeśli jednak szukacie aplikacji, która umożliwi Wam kustomizację, trzymajcie się z daleka od tego launchera, bo nie posiada ono żadnych opcji personalizacji. Eevee jest świetnym połączeniem ładnego designu i funkcjonalności. Launcher może nie umożliwia mnóstwa opcji kustomizacji, ale przygotowane przez twórców gesty są przydatne. Przyciągnięcie w górę przynosi nas do listy aplikacji lub Google Now, w zależności czy przyciągniemy jednym palcem czy dwoma. Podwójne tapnięcie wygasza ekran, a swajpnięcie w dół wywołuje wyszukiwarkę. Eevee obsługuje również skróty, które uzyskujemy po przytrzymaniu palca na ikonce aplikacji Google'a. Na pierwszy rzut oka Arrow Launcher wygląda podobnie do mnóstwa innych launcherów. Jednak przygotowana przez Microsofta aplikacja posiada kilka ciekawych funkcji. Przede wszystkim jest to wysuwalny panel, który agreguje takie informacje jak często używane aplikacje, wydarzenia czy wiadomości. Ciekawym dodatkiem jest również Control Center, którego wywołujemy przeciągnięciem w górę. Wyszukiwarka posiada opcję skanowania kodów kreskowych i wywołujemy ją przeciągnięciem palcem w dół. Możemy ją również użyć do wyszukiwania informacji w sieci. Przez lata używałem dziesiątki różnych launcherów, ale zawsze wracam do nowy launcher. Głównie z trzech różnych powodów. Launcher oprócz świetnej wydajności posiada mnóstwo opcji personalizacji. Jest to jeden z niewielu launcherów, który pozwala na zmianę animacji otwierania aplikacji. Drugim powodem jest integracja z Google Now, którą uzyskujemy po doinstalowaniu aplikacji Nova Companion. No i w końcu Nova Launcher, podobnie jak Eevee, obsługuje googlowskie 3D Touch. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Nova Launcher, trzeba zakupić wersję Prime za 24 zł. Czy warto? Nie wiem, kupiłem na przecenie, ale nawet podstawowa wersja aplikacji zapewni Wam dużo frajdy. Dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć!